Łukasz, wy chyba możecie żałować, że dzisiaj ten mecz nie zaczął się 10 minut później dla was. Tak, można powiedzieć, że wychodzimy z szatni. No, przed pierwszym gwizdkiem już mamy 1-0 dla przeciwnika, także no, jak wcześniej powiedziałem, musimy wykorzystywać swoje sytuacje, które mamy, takie szczególnie, które mieliśmy w drugiej połowie. I co więcej, musimy trenować, pracować dużo, dużo więcej na treningach teraz w przyszłym tygodniu, żeby tą grę w ataku i ogólnie naszą grę i skuteczność przede wszystkim poprawić do meczu z Katowicami. A co tam się wydarzyło na tej prawej stronie przy straconym golu, bo najpierw przejęliście piłkę, potem straciliście, znowu przejęliście, znowu straciliście i na nieszczęście w drugiej minucie już Reca strzela gola. No tak, no ciężko cokolwiek powiedzieć na gorąco. Mieliśmy piłkę do wybicia praktycznie, gdzieś tam nasze niefrasowice zagrania w obronie. I dajemy po prostu prezent w drugiej minucie dla przeciwnika, trzeba to wyeliminować. No i grać dalej, mamy teraz dwa ciężkie mecze. Przede wszystkim musimy punktować na swoim boisku, bo na razie tego nie robimy. Na jesień było z tym kiepsko, a teraz musimy to poprawić. Rafał Latowski w rozmowie z nami przed rozpoczynającą się rundą wiosenną właśnie mówił, że jedyne czego się może obawiać to ten mocny terminarz na początku rundy rewanżowej. Nie wygląda to rewelacyjnie, jakbyśmy odjęli ten jeden walkover z Dolkanem, to są trzy mecze i tylko jeden punkt. Tak, no i tak jak powiedziałem, musimy gdzieś punktować. No, wiosna zaczęła się dla nas optymistycznie, ale musimy po prostu patrzeć optymistycznie w przyszłość. No, to jeszcze nie jest koniec ligi, jeszcze nie jesteśmy gdzieś tam punktowo blisko strefy spadkowej, dlatego musimy spiąć się i powalczyć na kolejnych meczach. Żeby troszkę rzucić promyk nadziei na waszą grę, to ona wcale nie wygląda źle. Natomiast strzał w poprzeczkę Petra Zapalca z Zawiszą, strzał w poprzeczkę Petra również w dzisiejszym meczu, to wydaje mi się, że te niewykorzystane sytuacje bardziej was deprymują niż na przykład to dobicie przez Wisłę na gola do 2-0. Tak, wydaje mi się, że te bramki, gdyby wpadły, były naprawdę przepiękne urody, ale moim zdaniem musimy grać i dobrze, ale też i skutecznie, przede wszystkim skutecznie, a my tego w ogóle nie wykorzystujemy. Mamy jakieś tam sytuacje, to jeszcze nie powiedziałem, w drugiej połowie, a piłka po prostu jakby zaczerwana jeszcze wpaść do bramki. Wisła miała troszeczkę może mniej sytuacji, ale jest za to mega skuteczna i mają mega dobrych zawodników doświadczonych i to dzisiaj ustaliło wynik spotkania. A gdzie z waszej perspektywy jako piłkarzy, my jako kibice możemy upatrywać tych promyków właśnie na tą lepszą grę, na tą lepszą punktację, bo gra nie wygląda źle? To jak powiedziałem, mamy stworzone sytuację, musimy tylko wykorzystać. Dzięki ślicznie.